rodziny zastępcze to główny jakby cel naszego działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ponieważ to pieczę zastępczą organizuje powiat, jeżeli chodzi o Polskę. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to chcemy uświetnić Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który wypada pod koniec maja, a jednocześnie świętować też 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, więc podwójna okazja nam się tutaj trafia, żeby się dzisiaj bawić na festynie rodzinnym. Jak dużo rodzin zastępczych jest w powiecie dzierżoniowskim? Ponad 170 w tej chwili, w których przebywa ponad 250 dzieci. Ale ta liczba jest ruchoma. Każdego dnia prawie zmienia nam się ta liczba. Jedne rodziny odchodzą, inne są zawiązywane. A tych zawodowych rodzin zastępczych? Zawodowych rodzin zastępczych mamy 13 i zawsze szukamy kolejnych kandydatów do pełnienia tej funkcji. No właśnie, stąd moje kolejne pytanie. Kto może zostać taką zawodową rodziną zastępczą? Właściwie każdy może zostać rodziną zawodową, jeżeli spełnia warunki ustawowe. Nie są one zbyt trudne do spełnienia. Trzeba być obywatelem polskim, nie można być osobą karaną. Trzeba przejść po prostu szkolenie, które prowadzimy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie po wcześniejszym przejściu kwalifikacji psychologicznej. Dlaczego zdecydował się Pan wraz z żoną zostać zawodową rodziną zastępczą? Pragnęliśmy mieć dzieci. Szukaliśmy ośrodka adopcyjnego, zgłosiliśmy się po adres do PCPR-u. Tam nam poradzono, że o wiele szybciej będzie, kiedy zostaniemy rodziną zastępczą. Zdecydowaliśmy się na ten program, uczestniczyliśmy w szkoleniu. Chwilę później dostaliśmy wiadomość o tym, że jest dla nas chłopczyk z zespołem FAS. Po paru miesiącach przyszedł do nas Aleksander, którego po 8 miesiącach adoptowaliśmy. Jesteśmy z niego dumni bardzo. Po jakimś czasie zapragnęliśmy mieć jeszcze jedno dziecko. Tym razem jako rodzina zastępcza. Przyszedł do nas Michałek. Miał 19 dni, jak do nas przyszedł. A odszedł do adopcji w wieku 5 miesięcy. I to rozstanie z dzieckiem jest bardzo emocjonalne. Pozostawia pamięć o tym dziecku. Cały czas myślimy o nim. Patrzymy, jak się rozwija na Facebooku. A taki kontakt macie z tym dzieckiem? Czasem macie możliwość zobaczenia, spotkania? Nie. Lepiej chyba dla dziecka, żeby tego kontaktu nie było. Już jest inną osobą. Ma zmienione imię, nazwisko, nawet PESEL. I żyje własnym życiem. Jest szczęśliwe. Od 5 lat jesteście Państwo rodziną zastępczą. Jak dużo dzieci przewinęło się przez Wasz dom? W tej chwili mamy dwójkę dzieci w rodzinie zastępczej. Nasz syn jest trzeci. Dzisiaj odeszła nasza Nelka na styczność do rodziny preadopcyjnej. Jest szczęśliwa. Czyli z jednej strony dzisiaj piękny dzień, bo festyn, a z drugiej strony jednak macie Państwo taki lekki żal, że tego dziecka nie ma dzisiaj już. Tak, oczywiście. Nelka jest wyjątkową osóbką. A w jakim stanie trafiają do Państwa dzieci? Takie wiadomo, 19-dniowe to jeszcze maleńkie, ale z jakimi problemami? Czy w ogóle z jakimiś problemami trafiają? Z różnymi problemami. To są dzieci po przejściach, kiedy są zaniedbywane przez rodziców, bite albo maltretowane. Co wtedy Wy musicie zrobić? Tu jest wielkie wyzwanie przed nami. Trzeba do tego dziecka dotrzeć, uspokajać. Taki proces trwa niekiedy tygodnie, a nawet miesiące, kiedy dziecko puści nas do siebie, dopuści. Wtedy mamy otwartą drogę, aby z tym dzieckiem pracować, może nie pracować, żyć, bo to nie traktuję tego jako pracę, a jakąś, może to górnolotnie zabrzmi, ale jako misję. Każde dziecko jest wyjątkowe, każde dziecko przeszło swoje, każde dziecko ma swoje oczekiwania, swoje problemy.
Czy powiedziałby Pan, miałby odwagę powiedzieć innym osobom, zdecydujcie się, bądźcie rodzinami zastępczymi? Tak, jak najbardziej. Jeśli tego pragną, to tak. Czyli rozumiem, że to trudna, ciężka praca, ale też przynosząca satysfakcję. Dzieci dają nam wiele radości. Mamy poukładany plan dnia według potrzeb dzieci. Trudna praca? Bardzo trudna, ale myślę, że dająca satysfakcję, sądząc po tym, jak rozmawiamy z naszymi rodzinami zastępczymi zawodowymi o tym, po tym, co mówią na ten temat. Zdarza się, że po zdecydowaniu się na bycie rodziną zastępczą ktoś z tego rezygnuje? Tak, no często jest tak, że osoby zgłaszają się, przechodzą kwalifikacje, a nawet nie decydują się na zawiązanie rodziny. Zdarzało nam się też, że osoby, które już pełniły funkcję rodziny zastępczej w trakcie tej pracy, podejmowały decyzję, że to nie jest jednak dla nich i odchodziły po prostu. Czy w jakiś sposób odwiedzacie te rodziny, sprawdzacie, jak wygląda życie w tej rodzinie? No oczywiście, to jest jedna z głównych ról naszych, sprawdzanie, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Każda rodzina ma koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który wchodzi do rodziny dość często, ma kontakt stały z rodziną, wspierają, no, gdy trzeba, też kontroluje, tak? Rodziny wykonują bardzo, bardzo cenną rzecz dla powiatu, ponieważ w dotychczasowej praktyce kiedyś dzieci przebywały w domach dziecka. Od pewnego czasu dzieci małe w ogóle nie mogą trafiać do domu dziecka, stąd przejmują rodziny zastępcze. Ja myślę, że tak, że jest to bardzo ciężki kawałek chleba, kiedy powiedzmy ma się poza czasami, poza swoimi jeszcze grupę dzieci, zapanować nad tym żywiołem, no, pełnić rolę rodziców, czyli powiedzmy dobrze wychowywać, pilnować się, żeby się uczyły, żeby chodziły do szkoły, żeby były czyste i tak dalej. Myślę, że to jest naprawdę ciężki kawałek chleba i dlatego też organizujemy takie spotkanie, żeby przy okazji właśnie tego Dnia Dziecka podziękować tym rodzinom za tą właśnie ciężką pracę na rzecz powiatu. Ponieważ sami nie mogliśmy z mężem mieć więcej dzieci, mieliśmy jedno dziecko, troszkę mało dla nas to było i tak postanowiliśmy, że właśnie założymy rodzinę zastępczą. Nie będziemy nic kombinować, żadnych operacji ani takich rzeczy. A życie pokazało, że jednak nie zawsze lekarze mają rację, tak? Jeżeli się czegoś bardzo chce, to można mieć. Czego jest to najmłodszy owoc widoczny na... A ogólnie w tej chwili dzieci macie ile? W tej chwili pod naszą opieką jest 7 dzieci razem z naszymi biologicznymi. I tak dawno było 12. A jak sobie Państwo dajecie radę z taką dużą jednak gromadką dzieci w domu? To już jest kwestia przyzwyczajenia, tak? Codzienne obowiązki stały się taką rutyną. Na początku było ciężko. Ilości gotowanych posiłków, prania, zakupy po prostu przerażały ilość. Ale już w tej chwili to już jest przyzwyczajony człowiek i wie, jak to przygotować, ile obrać, tak? Ile zetrzeć marchewki na przykład. Także w tej chwili jest lepiej. A jak to jest, jakie te dzieci trafiają do Państwa? Z jakimiś problemami musicie włożyć jakąś taką pracę, no taką, żeby takiego ciepła dać tym dzieciom? Każde z dzieci wymaga pracy. Niektóre takich podstawowych rzeczy, czyli na przykład porządnej kąpieli, czy zwykłego dopilnowania uwagi. Niektóre dzieci potrzebują pomocy psychologicznej. To zależy od środowiska, w którym dziecko było, od problemów, jakie przeszło. Więc no, pomoc też jest generowana od potrzeb dziecka. A jak dzieci się właściwie zwracają do Państwa? Mamo, tato, ciocia, wujku? Jak chcą. Mogą mówić mamo, mogą mówić ciociu, mogą mówić pani. To jest ich wybór. Większość dzieci woli mówić mamo, jednak tego słowa im brakuje i wolą mówić tak. Czyli rozumiem, że tą pracę mogłaby Pani polecić innym osobom? Przynosi ona jakąś satysfakcję? Satysfakcję przynosi, aczkolwiek uważam, że nie każdy by mógł. Jednak trzeba czuć się w tym dobrze, wiedzieć dobrze, na co się pisze. Dziecko nie jest zabawką, że jednak zacznę, tak, a nie jednak po pół roku nie i ja nie chcę, tak, ja rezygnuję. Dzieci się szybko przywiązują. Także to jest, moim zdaniem, musi być decyzja przemyślana i naprawdę taka bardzo mocno odpowiedzialna. Powiem tak, że na pewno nie jest też łatwo, bo no tak słyszymy, że tam wszędzie rząd rozdaje pieniądze, natomiast u nas trochę jest inaczej, bo nam zabiera te pieniądze. W związku z tym
chciałoby się być może więcej dla tych rodzin, no ale no, musimy to liczyć w miarę możliwości. Będziemy się starać trochę tą sytuację nawet jeszcze poprawić, lub żeby te warunki były jeszcze lepsze. Nie zmienia to faktu, że takie spotkanie jest to pewna forma integracji. Ludzie się mogą spotkać w jednym miejscu, porozmawiać, wymienić poglądy, dzieci się mogą poznać, także no, ja się cieszę z tego, że mam nadzieję, że wszyscy, którzy deklarowali, że przyjdą, to przyjdą. Świetnie się będą bawić. No i myślę, że o to chodzi. Planowane są też zawody sportowe i tak dalej. Także na pewno dzień będzie zaliczony do udanych. Tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że pogoda będzie dopisywała.